Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, jest to kolejny odcinek na serii Workers and Resources Soviet Republic. Zaczynamy kolejny odcinek z wizytą w barze, zobaczymy co tutaj się dzieje. O, w sumie całkiem nieźle. Wczesna godzina już 3, a tutaj teraz 2, chyba do roboty. Przed robotą wpadli jeszcze. Dobra, zaraz wam pokażę jakie efekty wywołało to, że wybudowaliśmy sobie bar i dom kultury. Zobaczymy sobie jak tutaj wygląda sytuacja u mieszkańców w tym budynku, bo wcześniej też tak sprawdzaliśmy. Jak widzicie, liczba osób 154. Liczba osób, która nie może chodzić do kościoła to 153. I podobna liczba była w poprzednim odcinku. Liczba osób, która nie mogła chodzić do baru i nie mogła skorzystać z oferty kulturalnej. Wybudowanie tych dwóch budynków troszeczkę obniżyło napięcia tutaj. Zauważyłem, że też ludzie mi uciekają z mojego raju. Ileż to jest osób w tym miesiącu, bo to jest miesiąc, 8 osób uciekło, a zobaczymy na cały rok, ten rok, 54 imigrantów było dokupionych, troszeczkę. Średniej, na razie mam dosyć dużą ilość zgonów, ale średni wiek jest teraz około 20 lat i dosyć dużo młodzieży takiej, tak więc podejrzewam, że wkrótce będzie baby boom. Mam taką nadzieję, bo troszeczkę jestem jak gdyby demograficznie troszeczkę słabo to jest. Tutaj ratowałem się tym, że imigrantów tutaj zapraszałem do swojego kraju. Dobra, lecimy sobie z następnym odcinkiem. Co tutaj jeszcze było? Wybudowany jest CPN i zacząłem nawet budowę, znaczy przygotowałem sobie teren, jeżeli chodzi o PGR, ale zdecydowałem się, że PGR jeszcze poczeka, ponieważ kiedy sprawdziłem tutaj dane finansowe, zorientowałem się, że powinienem trochę zmienić kierunek rozwoju. Dlaczego on tutaj odwozi to? Jeszcze chyba za dużo jest, tak? Tych prefabrykatów, to zwiększymy mu tutaj limit, żeby więcej tych prefabrykatów. Tutaj musimy dużo sprzedawać tych prefabrykatów i tak samo desek. Natomiast drewna w ogóle nie będziemy już sprzedawali, tak więc te procenty powinny pójść tutaj, w tym kierunku. Stali 300, dobra. Tutaj coś jeszcze będzie zmieniane? Nie, dobra, niech to tak zostanie. Na takim i trochę desek, tych cegieł zmniejszymy, żeby dużo prefabrykatów, bo na tym się zarabia. Właśnie, na zarabianiu. Zaraz zerkniemy sobie na zarabianie. Jak widzicie, w tym momencie, na przykład w ujęciu miesięcznym, już jestem na plusie. 1700, ale to oczywiście tylko i wyłącznie dlatego, że patrzymy na ruble. Jeżeli chodzi o dolary, no to jesteśmy na minusie. Ale szczerze mówiąc, jakiegoś czasu nie sprzedawałem dzisiaj tutaj. W tym miesiącu niedużo sprzedałem, bo lokomotywa już nie wozi tutaj towarów. Poczekamy sobie. Musimy nagromadzić troszeczkę materiałów budowlanych. Tutaj jeszcze wracam do tych danych, które zmusiły mnie do tego, abym trochę zmienił i szybciej wybudował elektrownię i hutę. Jak sobie popatrzycie na import, ale w ujęciu rocznym import z bloku komunistycznego i popatrzycie sobie, cała kwota importu to jest 233 tysiące. Ja patrzę w ruble, zobaczcie jaki jest eksport w rublach. I jeżeli sobie porównacie tą liczbę i porównacie tą liczbę, to zdecydowana, nie wiem, 90, powiedzmy 5% wolumenu, może nie, wartości importu to jest stal. Tak więc ja jak najszybciej chciałbym osiągnąć taką sytuację, że będę produkował własną stal. Nie mam złóż żelaza blisko, ale złoża, ale żelazo mogę importować. Chodzi o to, żebym ja już w swoich hutach robił stal, żebym po prostu ta moja rozbudowa i te wszystkie plany były niezagrożone tym, że koszty stali
mnie po prostu zjedzą. Tak więc w dzisiejszym odcinku nie będziemy jeszcze projektowali stali, huty, całego kompleksu huty, ponieważ najpierw muszę tutaj dociągnąć drogę i właśnie to się odbywa w tym momencie, jak tam sytuacja ze żwirem, tam porządnie chyba spadło. O kurczę, już nieźle. Tutaj zaraz wam, nie wiem czy będzie taka sytuacja, ale powiem wam, że tutaj ten plac załadunkowy robi robotę. Praktycznie tutaj ciężarówka wjeżdża, minuta? 3 sekundy pełna i wyjeżdża. To naprawdę przyspiesza załadunek. Niesamowicie to przyspiesza i rzeczywiście teraz będę też z tego korzystał. Dobra, tak więc nie będziemy projektowali huty, bo jeszcze tam drogi nie ma, ale sobie zaprojektujemy tutaj elektrownię. Cały kompleks od kopalni do elektrowni i dzisiaj tylko i wyłącznie projekt, nie będziemy nic budowali. Będziemy budowali teraz selektywnie, później wam wytłumaczę jak to sobie wymyśliłem. Już jest postawiona kopalnia, pierwsza kopalnia, a mam zamiar postawić jeszcze drugą kopalnię i być może trzecią jeszcze, ponieważ tutaj są dosyć te złoża rozproszone. Mam zamiar drugą kopalnię postawić z modyfikacji. Ta modyfikacja ma ten plus, że fajnie ogarnia duże złoża. Ona potrafi ogarnąć duże złoża. Jeżeli na przykład w tym miejscu będę postawię sobie tą kopalnię, to ona mi ogarnie dosyć duży teren tutaj. Praktycznie o, w tym miejscu gdybym postawił. Na razie jej nie będę stawiał. Dlaczego nie będę jej stawiał? Otóż ona budowanie tej elektrowni jest, nie, tej kopalni odkrywkowej, w sumie ten badger tu jest taki jak gdyby, to jest bardzo, ale to bardzo droga rzecz. 5000 stali potrzebuje, 5000 ton stali, dosyć dużo części mechanicznych i części elektrycznych, tak więc to będzie wybudowane kiedyś tam w przyszłości, nawet teraz nie równam terenu, wiem, że stąd będzie na pewno, tak więc najpierw sobie pogonimy pierwszą nitkę. Teoretycznie ten węgiel na sam początek wystarczy mi, żeby to małe państwo uniezależnić od importu energii elektrycznej. Dobra, tak więc sobie lecimy z tym, czyli już tu mamy zwykłą, standardową elektrownię. Elektrownia musi przetransportować, kopalnię węgla, sorry, się przejęzyczyłem. Tutaj jest wydobywany co? Ruda węgla. Tą rudą węgla nie można zasilać elektrowni. Ją trzeba przerobić w zakładzie przeróbki węgla. Ale między nimi ja sobie wstawię jeszcze co? Magazyn. I wstawię sobie duży skład materiałów sypkich. Żeby po prostu nie przytkało mnie. Żeby tutaj po prostu był taki syfon, jak gdyby, czy nie wiem jak to nazwać, a fachowo, ale żeby był między nimi magazyn i tak to sobie właśnie wymyślimy. Teraz jeszcze wstawię siatkę. Dobra. Też będzie możliwość eksportu tego w przyszłości, tak więc też trzeba wziąć jak gdyby pod uwagę. Nie wiem, czy to akurat pasuje mi. Dobra. Ale ten taśma to idzie praktycznie po ziemi. No dobra, to się wyprofiluje. Na razie sobie usuniemy. Dobra, to na razie będzie później takie rzeczy jak profilowanie, to sobie jeszcze na samym końcu zrobię. Tutaj też będziemy musieli troszeczkę wyprofilować w tym momencie. O, coś takiego tutaj zrobić. Wyprofilujemy sobie. Wyrównamy, ponieważ teraz będziemy musieli zrobić zakład przeróbki rud tutaj postawić. Dobra, pyk, jest. I to będzie, gdzie to jest? Tutaj? W tym. Zakład przeróbki rud węgla. I zastanawiam się, jak ją postawić, ten zakład. Czy w takiej pozycji można by postawić ją? W takiej pozycji postawię sobie ten zakład. W takiej pozycji, dokładnie. Tylko tak, jeszcze sobie tutaj spróbować odjechać troszeczkę może i tutaj, o, dorównać, dobra, jeszcze,
Już jest postawione, dobra, elegancko. Tutaj na razie, tak jak mówię, to jest dopiero projekt, jak później te wszystkie drogi, to ja sobie później tutaj powyrównuję ten teren, żeby drogę pociągnąć i tak dalej. To będzie budowane tym moim sposobem gospodarskim i ja nie będę za to płacił, ponieważ na przykład wybudowanie czegoś takiego to jest 153 tysiące rubli, tyle będzie mnie kosztowało, ale na przykład coś takiego jak beton, żwir i asfalt, to ja sobie tutaj mogę przywieźć, nie? Do takiego etapu to ja mogę to przywieźć, nawet tę stal mogę tutaj przywieźć. Dopiero jak tak, jak te rzeczy, które mam, będą już tutaj na tym zakładzie, no to ja sobie resztę wybuduję już za pieniądze. Dobra, czyli mamy teraz tutaj ten zakład przeróbki i co ja teraz mam zamiar zrobić? Zbuduję następny magazyn. Nie będę tego bezpośrednio kierował do elektrowni. O, zrobimy sobie coś takiego. Tutaj w sumie można bardzo blisko by pociągnąć. Czekajcie, teraz się właśnie zastanawiam, jak to wygląda. Ponieważ ja już widzę, że w tym momencie, że mogę sobie zrobić też tutaj, będę mógł sprzedawać ten węgiel i chcę jak gdyby znaleźć miejsce, zobaczyć, czy będzie miejsce na to, żeby tutaj podciągnąć sobie tory. Żeby można jakoś to załadować. Z drugiej strony... Okej, dobra, jest świetnie. Powiem wam, już mam całkiem fajny pomysł. Mam całkiem fajny pomysł na to, dobra. Na razie sobie postawimy tutaj, tak bardzo blisko, o, gdzieś w tym miejscu. Teraz jeszcze tak zobaczę, czy jest dobrze do siatki. No dobra, w tym miejscu, blisko, wąsko, tak ciasno. I co? Zostanie mi tylko wybudowanie w tym momencie elektrowni. Tylko, że to będzie już gdzie? Tutaj, elektrownia. Elektrownia gdzieś tutaj z boku, pod takim kątem sobie nawet postawimy elektrownię. Ja tak buduję elektrownię. Nigdy tego elektrowni w sumie nie budowałem, ale może być po raz pierwszy, że pod takim kątem. Ja zawsze buduję tak najczęściej tą elektrownię. Pierwszy raz chyba taki projekt jest, to może dlatego. I sobie zrobimy coś takiego, że tutaj aż jak najwyżej, tą elektrownię. Jak najwyżej. Tu jeszcze, no dobra, tu już wyżej nie poleci. No dobra, to sobie gdzieś w tym miejscu ją postawimy. Dobra, niech stoi. Ja będę niszczył te łączenia. Później wam wytłumaczę dlaczego. Teraz mam elektrownię postawioną i w sumie tak naprawdę to byłoby wszystko. Ale ja mam zamiar zrobić jeszcze jedną rzecz. Mianowicie mam zamiar postawić cegielnię. Cegielnię, gdzie ona jest? Czy ona jest tutaj? Jest cegielnia, ponieważ do produkcji cegieł potrzebny mi będzie tylko i wyłącznie węgiel. Sobie ją tak ustawimy, tą cegielnię, żeby tutaj był węgiel też. Czekajcie, z tej strony? Dobra, z tej strony węgiel. Świetnie, już widzę, już widzę w tym momencie, że się otworzyła możliwość, żeby wybudować następny odcinek. Następny nie odcinek, tylko następny budynek. Chyba, że to sobie trochę cofniemy. Nie, bo tutaj jednak ludzi będziemy potrzebować. Pyk. I budynek następny to będzie już magazyn dla cegieł. I już nawet w tym momencie otwiera mi się następny pomysł. Otwarty skład. Tylko żebym miał bocznicę kolejową. Nie mały, duży. Dobra, czyli tak. Ale my to postawimy go w takiej pozycji. Mam nadzieję, że tutaj ta bocznica zatrybi. Albo w takiej pozycji. Tylko to by było fajne. Tu będzie magazyn. Tu będę mógł na przykład sypać węgiel. Tutaj. Dobra, to jak będziemy projektowali stację, znaczy jak będziemy projektowali pociągi, znaczy linię kolejową, magistralę kolejową. Dobra, ale to właśnie tutaj się zastanawiam, jak to postawić. W takiej pozycji. I chyba to zrobię. Gdzie tutaj ropa będzie? Gdzieś tutaj. Czyli dobra, spokojnie, będzie to chyba, bo jeżeli tak postawię, to to będzie, nie będzie to dobry pomysł. Mogłem ten budynek przesunąć jednak tutaj do tyłu,
Tylko że wtedy tak to wybuduję jeden przystanek tutaj i będą ludzie chodzili do elektrowni i tutaj do tej fabryki cegieł. Tak więc sobie postawimy tutaj. Uda się? Nie wiem czy to. O, uda się. Jeszcze chyba bliżej jeszcze. Jeszcze. I zasilanie z elektrowni będzie. Dobra. Elegancko, czyli jest fajnie. I mam praktycznie już w tym momencie cały kompleks zrobiony. I z tego wszystkiego, z tych wszystkich budynków, zgadnijcie jaki pierwszy wybuduję. Nie ten, oczywiście ten ostatni. Oczywiście ten, ponieważ docelowo tu będzie magazyn, gdzie będą składowane cegły, ale na okres tutaj budowy ten magazyn zostanie wykorzystany jako magazyn materiałów budowlanych i najprawdopodobniej będzie też wykorzystywany w momencie, kiedy będę budował sobie tutaj petrochemię. Dobra, teraz wystarczy zwykłą drogę pociągnąć tutaj. Czekajcie, czy tu został zakończony proces? Dobra, czyli tutaj można sobie betonową drogę, tylko że się zastanawiam, jeszcze jak gdyby dróg nie planowałem, tak więc dobra, zwykłą betonową drogę tutaj pociągniemy, ale ona jest tylko taka umowna, w tym sensie, że taka techniczna jednak ta droga, bo nie jestem do końca pewien, że ta droga ona tutaj zostanie, ponieważ wiem, że będę musiał zaprojektować już tutaj połączenie kolejowe. Chyba to zrobię na nasypie, mi się wydaje. Poczekajcie, o kurczę, tu jest problem, że on mi tutaj. Nie, dobra, muszę wyciągnąć tak, jak mi się uda. O, dobra, i teraz. Dobra, jest elegancko. I lecimy z budową tego, czyli świetnie. I za chwilę będę wyłączał. Znaczy nie, no w sumie nie będę łączył tych budynków drogami. Dzięki temu na przykład ta budowa nie jest przypisana do żadnego biura budowy. Najpierw wybudujemy sobie tutaj ten skład. Ten magazyn. Później najprawdopodobniej będziemy budowali elektrownię. Tak mi się wydaje. Chyba elektrownię będziemy budowali pierwszą. Zresztą zobaczymy. Zobaczymy. Najpierw wybudujemy to. Elektrownię być może pierwszą wybudujemy. Chociaż nie. Ten magazyn będę musiał wybudować pierwszy. Bo być może ja w międzyczasie jeszcze linię kolejową pociągnę. Może taka być sytuacja. Dobra, czyli generalnie ten kompleks został zaprojektowany zgrubnie, w detalach będzie on odpalony po hucie. On będzie odpalany po hucie z racji tego, że zobaczcie, te wszystkie taśmy, taśmociągi wymagają mnóstwa stali. Tak więc to zostało zaprojektowane. Tutaj zaraz będziemy wybudujemy sobie ten magazyn. Przewieziemy tutaj materiały budowlane. Tą drogę skończymy i w następnym odcinku będziemy projektowali hutę. Tutaj też będzie węgiel, tak więc jeżeli pociągnę sobie tory, to na przykład węgiel stąd będzie mógł przewieziony być do kopalni, znaczy się do tamtej elektrowni. Czyli najpierw będzie huta wybudowana, a dopiero później elektrownia. Ale chciałem zaprojektować tą elektrownię już dzisiaj, ponieważ mam do tego warunki, ponieważ tamta droga jeszcze nie jest dociągnięta i tutaj już jak gdyby miałem troszeczkę koncept. I teraz będę mógł sobie też pomyśleć, jak tutaj będę za chwilę projektował magistralę kolejową. Wymyśliłem sobie, że ona będzie gdzieś biegła tej okolicy, tutaj, gdzieś, tu, o zobaczcie jak to szybko ta praca idzie teraz, tutaj będzie tutaj przebiegała, tutaj będzie najprawdopodobniej poczekajcie, zaraz zobaczymy jak to się fachowo nazywa, stacja nie, to jest stacja załadunkowa, żeby wywozić żwir, chociaż powiem wam, że gdybym odsunął to, to wtedy mógłbym zrobić stację załadunkową dla rudy węgla i dla węgla pociągnąć. Ewentualnie tą stację załadunkową sobie zrobić gdzieś tutaj. O, w tym oto miejscu.
tym oto miejscu. Tutaj taśmami jakoś tam, taśmociągiem jakoś dociągnąć do żwiru. Chociaż ja wiem, może tutaj bym zrobił osobno. Postawił sobie w tym oto miejscu. W tym oto miejscu. Tylko, że tak, linia kolejowa będzie nie... No to w tym miejscu. Dobra, to jeszcze pomyślimy. Te budynki, jak one już będą stały, to ja już będę sobie mógł pomyśleć, jak tu ogarnąć całą tą linię kolejową, bo już jestem pewien, że będę musiał się przebijać. Jedna z magistrali kolejowych będzie szła gdzieś tędy. Dlaczego będzie szła gdzieś tędy? Ponieważ no jak wybuduję hutę, no to chciałbym mieć własne rudy żelaza. Natomiast te rudy żelaza, będę, poczekajcie, na mapie, to one się znajdują właśnie chyba w tym miejscu. O nie, to tutaj gdzieś, nie? O, tutaj, w tym miejscu. Czyli, o kurczę, tu jaki fajny teren jest. Tu można będzie wybudować miasto. Zdecydowanie tutaj będzie można wybudować miasto. Może nawet tutaj wybudujemy port. Wybudujemy port. Tak, to będzie miasto portowe. I tędy będziemy mogli na przykład statkami wozić za granicę. Chociażby ropę. Chociażby ropę. Żeby te trasy kolejowe były krótkie. Albo za granicę tam. Albo tutaj. Tutaj fajnie to wygląda, ten teren. Gdzie jest jeszcze uran? To trzeba zobaczyć uran. Uran też jest tutaj, w tej okolicy. O, panie, tutaj będzie musiało... No to w takim układzie tutaj będzie musiało powstać duże miasto, żeby zasielić, żeby ogarnąć kopalnię uranu i kopalnię rud żelaza w przyszłości. Czyli tak, uran tutaj i żelazo niedaleko. Tak więc te dwie rzeczy będą ogarnięte w bliskości. Tak więc tutaj będziemy musieli przebić się przez te góry z magistralą kolejową, czyli najprawdopodobniej, dobrze, że to jeszcze nie pociągnąłem, będzie nitka kolejowa szła gdzieś w tym, o, tak na wprost raczej. Tak na wprost raczej tutaj pójdzie. A petrochemia będzie postawiona gdzieś tutaj. Czyli dobrze kombinuję. Nie, petrochemia będzie postawiona gdzieś tutaj, w tym miejscu. Czyli tutaj będzie na przykład szła linia kolejowa. Jedna odnoga pójdzie do petrochemii, druga odbije tędy i przejdzie do... Zresztą mam zamiar zrobić jak gdyby obwodnicę kolejową. Nie wiem, czy to tak się fachowo nazywa, czy jest w ogóle obwodnica kolejowa, tak żeby było... Czy to jakiś wieniec się mówi na to, czy nie wiem, jakaś otoka, czy jakaś tam... Nie wiem, nie znam tego słownictwa, ale chodzi mi o to, że będzie linia kolejowa tędy biegła, będzie biegła tędy, będzie biegła tędy, będzie biegła tędy. I mam też w planach linię pociągnąć, metro, autentycznie przez środek i tutaj będzie zabierała ludzi stąd, ale tylko i wyłącznie nie towarowa stacja, tylko zwykła pasażerska i będzie wywoziła ze stolicy i przywoziła do stolicy, nie wiem, studentów, uczniów, ludzi biznesu i tak dalej, chociaż... O czym ja mówię? Jakiś ludzie biznesu. No dobra, ale aktyw. Ten, który nie posiada jeszcze aut, nie? Lata 60. Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że ten projekt wam się spodobał. Nie ma nic tutaj odkrywczego. Na razie nawet nie widać, że tutaj coś rośnie, no bo nie widać tego. Nie, umówmy się, no nie widać tego tutaj, bo tutaj to wszystko jest w planach. I to przez taki dosyć długi okres czasu tutaj pozostanie. Jedynym budynkiem, który sobie pozwolę na tym etapie wybudować, to ten magazyn i powolutku przewozić tutaj materiały budowlane, tak aby później, kiedy już wejdę tutaj z całą ekipą budowlaną, te materiały były pod nosem i były szybko tutaj przewożone. Nawet chyba ten magazyn tutaj tych materiałów sypkich, tak, wykorzystam jako żwir. Jako składowisko żwiru. Właśnie tak, co sobie mam zamiar ogarnąć. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek, co prawda krótki, wam się spodoba. I za chwilę ja tutaj sobie popracuję jeszcze nad wyrównywaniem. I zaczniemy projektowanie następnego kompleksu. Jakby to powiedzieć, kompleksu hutniczego. On będzie się znajdował tutaj. W tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeżeli tak, to oczywiście proszę bardzo o łapkę w górę.
I nie zapominajcie o wrzucaniu nazwy, waszych propozycji dotyczących nazw mojej stolicy. Możecie też również wrzucać nazwy poszczególnych cementowni, nie wiem, cementownia jakaś tam, kopalnia węgla kamiennego, jakoś tam się będzie nazywało. Wrzucajcie takie propozycje, bo ja chciałbym na przykład jakby personalizować budynki. Na przykład widzicie, była podstawowa numer 1 Kruszyce. Dlaczegoż by nie? Takie rzeczy mogą tutaj być. A wy będziecie mieli tą satysfakcję, że wasz pomysł tutaj będzie też uwzględniony w tej serii. W tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam, Anton.